Zaznaczam tutaj na wyremontowany pawilon, na aptekę. Remont tego pawilonu odbywał się za środki miejskie, bo to jest obiekt miejski, to nie jest prywatny. Klienci salonu, który jest czynny całodobowo, od salonu gier, załatwiają tam swoje potrzeby. Wygląda to fatalnie. Do apteki chodzą dzieci, chodzą osoby starsze. Naprawdę to stwarza zagrożenie epidemiologiczne. Odpowiedź nie satysfakcjonuje mnie, ponieważ ona mówi o tym, że mieszkańcy chodzą w krzaki załatwiać swoje potrzeby na chodnikach i tak dalej. Nie o tym mowa. Myślę, że należałoby się bardzo mocno nad tym zastanowić, bo ta dzielnica nie nadeszli również inne, doszły również inne osoby ze skargami, które przyjeżdżają na cmentarz w okolice Nowej Wsi. I też mówią o tym, że chcieliby, żeby w Tarbii chociaż jedna taka toaleta była, a nie na targowisku, które jest zamknięte w nocy, wieczorami i tak dalej. No, rozmawiamy o odchodach zwierzęcych, nie wiem, 2, 3, 5 lat, a co mają zrobić mieszkańcy? Sytuacja z tojami przede wszystkim jest taka, bo pani radna wnioskuje, jakby wolno stojący toj, który by sobie stał, gdzie mieszkańcy mogliby korzystać, a pani radnej gwarantuje, że on byłby zniszczony, podpalony po, nie wiem, 2-3 tygodniach. Proszę zwrócić uwagę na pętle autobusowe, gdzie swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają choćby motorniczowie czy kierowcy naszego MZK. Tam każdy jest w takiej, nie wiem, szklanej, nie, w takiej klatce, tak? Klatce skrętów zbrojonych, ponieważ niestety cokolwiek stało wolno stojące było spalone, przewrócone i zniszczone. Więc tutaj jedyne rozwiązanie to jak najbardziej, ale toaleta pewno gdzieś zbudowana publicznie, tak? I znowuż osoby na etacie, znowuż koszty, więc tu by trzeba było się zastanowić, jeżeli jest taka potrzeba, to teraz w jaki sposób ją finansować, chyba żeby postawić taką toaletę, którą mamy choćby na Błoniach nad Wiślańskim czy na Placu Stycznia, gdzie mamy te jednozłotówkowe, tak zwane wrzutowe, tak, toalety. I natomiast to koszty niestety tego, co się wrzuca, one nie pokrywają kosztów eksploatacyjnych takich toalet. To co rzeczywiście dramatyczne dla tych mieszkańców, niektórych, którzy mają te potrzeby, natomiast no będziemy starać się jeszcze raz znaleźć rozwiązanie. Być może na pętli w Tarbie w tej chwili będzie otwarty punkt sprzedaży biletów na pętli samej, bo pozostaje nam w ramach naszej inwestycji modernizacja sieci tramwajowej punkt sprzedaży biletów i miejsce dla kierowców motorniczych. I tam chyba bodajże jest chyba też jedna toaleta publiczna, którą być może tą byśmy udostępnili w ramach jak gdyby rozwiązania tego problemu w Tarbii. W całym świecie, no w innych miastach, no jak w każdej dzielnicy można skorzystać, już nie mówię o Europie, tak? No, wstydliwy temat, a jesteśmy tutaj, żeby w zasadzie na to się zastanowić, coś zrobić. Dziękuję jeszcze raz.